Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. A jeśli się jeszcze nie zauważyliście, to jest to Metro 2033. Inspiracją do tej gry była książka Metro 2033 autora Dymitryja Glukowskiego. Czekajcie. Bo tak się składa, że mam tą książkę właśnie przed sobą. Chyba dobrze czytam, Glukowski. Mam nadzieję, znaczy to jest Rosjanin, więc nie jestem pewien, czy to tak się czyta, ale mam nadzieję. Akcja dzieje się w moskiewskim metrze. Jest to gra horror postapokaliptyczny taki. Tutaj widzicie, mamy tutaj plan tego moskiewskiego metra. O, ale dźwięki, mam nadzieję, że mnie nie zagłusza. Dzieje się to po wybuchu bomby atomowej. To myślę, że tutaj będzie gdzieś na początku to powiedziane. Nie wiem, pierwszy raz włączam tą grę, bo dopiero ją sobie zakupiłem wczoraj. Więc ja zupełnie tej gry nie znam. Też mój kolega Steely Panic, który przyszedł tą grę kilkanaście razy, powiedział, że czasem może dołączać do moich odcinków i mi pomóc w jakichś trudniejszych momentach. I też nie wiem, czy w tym odcinku, czy będzie, już jest intro, czy będzie dopiero w następnym. W każdym razie chcę do intra dodać taką właśnie muzyczkę, taką bardziej wesołą, albo coś takiego, tak dla kontrastu z tą grą, rozumiecie? Intro będzie o tam jakiś... intro będzie z tej gry, czyli takie dość brutalne, horrorowe i tak dalej, a muzyczka do tego będzie taka bardziej luźna, żeby był taki kontrast. Chciałem zrobić tą grę w 60 FPS-ach, ale niestety ta gra ma jakąś blokadę do 30, nie wiem. Obojętnie jak ustawię programy, to zawsze mi nagrywa tylko do 30, więc niestety, ale będzie myślę 720, albo nawet czasem 1080, zależy jak mi się uda to ładnie konwertować, więc co? To jest chyba najwyższa jakość tej gry, wyżej nie umiem ustawić. Wszystko najwyższe, więc co? Zaczynamy, nie będę przedłużał. Nowa gra. Ale napisy powinny być po polsku. Mówić będą albo po angielsku, albo po rosyjsku. Tego nie jestem pewny. Ale... Stalker. Trudna, normalna, łatwa. Nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. Co to, nie wiem, czytać łatwe czy normalne? Wiecie co? Dam łatwe, bo kolega mi powiedział, że lepiej jak będę grał pierwszy raz, to sobie dać normalne, szczególnie to jest na nagraniu. To nie ma być jakieś dla mnie super wyzwanie, szczególnie, że nigdy w tą grę nie grałem, no po prostu mam ją po prostu ładnie przejść, zrobić fabułę. Więc tutaj taki żołnierz. Prolog. The tunnel grew colder. Tunelu panował coraz większy ziom. Zbliżaliśmy się z młynarzem do powierzchni. Wkrótce zacznie nas smagać lodowaty wiatr. Trzeba będzie stawić czoła wszelkim koszmarom, jakie tam na nas czekają. Moja podróż trwała już dostatecznie długo, ale czy starczy mi odwagi, chęci, by ją zakończyć? Hey, Artyom. When you left your home station, do you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to hell. Tak, my jesteśmy Artemem. Tak się nazywamy, Artem. Wow, co tu się dzieje? We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Mam jakiś karabin. Cicho. Something's moving in the next room. Open the gate. Ja się boję. Dobra. Jak się otwiera bramę? Aha, tu. Właśnie, jest tutaj też nowa wersja. A, przytrzymaj. Metro 2033 Redux. I ona już jest ulepszona, ale to jest niestety ta stara wersja. Na przykład w tej Redux byłoby widać ręce, jak tym obracam, a tutaj nie widać, tylko się same to kręci. Bo to jest ta starsza wersja tej gry, ale... Trudno. Control. Da. Check those crates for ammo and med packs. Gdzie tu? Co to jest? A, maska gazowa. A konkretnie maska antypromieniowa. O, światło. Super. Nie no, jakość gry powiem wam jak na... A, tyle poświetlę. Powiem wam, że jakość gry jak na tamte czasy, kilka lat wstecz, jest całkiem niezła. Wszystkie żarówki pękają. Ups.
A, mamy latarkę, ale dobra, może jednak to włączę. To się jednak, to światło było przydatne. Mimo wszystko. No mam, aha, tutaj jeszcze jest szafka. Łooo! O, broń! Wyrzuciłem, to chyba źle. Powiem wam, że nie wiem, która jest lepsza. O, mogę pistolet zamienić chyba. Kurde, nie mogę tak. Nóż. Czekajcie, bo chyba zupełnie tą broń wywaliłem. A nie, mam jedną. Pukawkę jedną mam, dobra. Podnieś mi tą broń. Tak. Jeszcze kanarek mi tu śpiewa. Ja może kamerkę dodam do tej gry. Bo w sumie powiem wam, że będzie to bardzo ciekawe. F, latarka. Dobra. Co? Dajcie chwilę. Kanarka uciszę. Dobra, w ogóle sobie zgasiłem światło w pokoju, żeby tak klimatycznie było. Bo już jest późno. Załóż maskę. G. Maska przeciwgazowa. Nie da się przeżyć bez maski. Przytrzymaj G. Spójrz na zegarek, aha. A widzę tu jakaś stacja w ogóle. Jak? Kto się zbliża? Oż ty mordę. Dobra, bez pytań, co to jest? Łóż! Trochę mi klatkuje gra, ale... Spadaj! Oż ty w mordę. Dobra! Pomóc ci! Tak, razem. Ready! Ciągniemy! Ło! Ule, widzę, tutaj wybuchowa gra się szykuje. Ruszajmy, tak? Ale w tej masce mi spadają FPS-y. Nasz target. Sorry, tak pomieszałem. To jest ta wieża? Dobra. Co jest? O, co to było? Serio? Samochodzik. Karabin. Pięknie, dobra. Mogę tam wejść, czy co? Ej, ty. Młynarz chyba. Aha, tak. Jakiś nasz kompan. Oby. A, pułkownik jakiś. Nie podoba mi się to. Bardzo. Stworzyć krąg. Ooo! To będzie jadka. O, widzicie to? Już my nie mamy szans. O kurde. To są jakieś mutanty. A ten chyba na mnie idzie. Do kogo strzelasz? Wow! Trzymaj pozycję! Ja tu w ogóle nic nie widzę, nie?
Łooo! Mordę! Ała! Chyba zginąłem. A nie, to chyba to jednak tak miało być. Demony. Ło! Czy jednak to miało tak być? A nie, nie miało tak być. Zginąłem. Czy to jest ostatni punkt kontrolny? Ohoho. Jednak dobrze, że wiem łatwy. Nóż będzie tu chyba lepszy. Ja się tu sowam. Znaczy, ustawię się plecami. Na mój sygnał. Ognia. Puczniemy i ogień. Oooo! Co tu się dzieje? Ja już nawet nie widzę, że kogo tu strzelać. Uuuu! Kto mnie bije? A ty! Ty Mendo, gin, 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 gin! Do cholery! Ja tu w ogóle... Widzieliście, kto mnie bił? Ja nie widziałem. Teraz chyba to miało tak być w końcu. Ło! A wiem, bo ja się nie ruszyłem wtedy. Ło! Aha. Life was never easy in the tunnels. W tunelach nigdy nie żyło się łatwo, ale to był nasz dom. Codzienna rutyna, widok tych samych twarzy. To wszystko dawało poczucie bezpieczeństwa. Lecz odkąd nasiły się ataki mutantów, całą stację ogarnął strach. Właśnie skończyłem 20 lat. I nigdy bym nie zgadł, co się wydarzy tego ranka, gdy na barykadzie zjawił się przyjaciel mego ojczyma, Hunter. No, gra się zapada coraz ciekawiej. Nie, zostawimy animację, bo nie wiem, o co tutaj chodzi. No, tu wszystko wygląda jeszcze ładnie. Przynajmniej tak jak powinno. Aha, bo to zdjęcie. Różne rejony świata tutaj były. Artyom, wake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Mam gdzieś iść? Czekajcie, o co, co? Aha, mogę się światełko zapalić i zgasić. Gitara. Tak samo. Metro 2033, widzicie? To jest ta książka. Dobra, porozglądaliśmy się, możemy iść. Let's go, Artyom. Idę. Pigs, disease. Siema. Hello, Artyom. Yes, Nikolai. Hand them all down and shoot them. The station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. What more can we do? The Dark Ones will kill us. See what Hunter says. Czemu ja zawsze muszę chodzić o wiele szybciej innych postaci i potem tak trzeba z nimi doskakiwać do nich? Hello. Another patrol was attacked last night. The hospital's full. Mommy, do we need the situation's to under control. My brother is in the hospital. What about Alexei? Doctor he hasn't said anything. Pieter, save us in the battle. Has anyone seen him? The captain said he was okay, but oh, that's you. He's alive. A nasz kolega jest chyba jakąś ważną szychą. Come on, Alex. Hello, the situation's under control. Witaj. Szpital. How are the wounded? Not much improvement. Two died this morning. The Dark Ones do not kill outright, but they
damage a victim's mind. Whoa. Sooner or later, this leads to death. I can't get it. I can't reach. Czyli coś im z umysłami robią, ja zrozumiałem. It's Hunter. Mutants don't knock first. Open the damn gate. O. Kolega. Welcome to exhibition, Hunter. Thanks. Now close your gate. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Hello. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear. Tak, zmieni to na rosyjski, będzie lepszy klimat. Infesting your tunnels. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else. What the hell? Something much worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. Dobre motto. The intruder alarm in the main vent shaft. They're coming in from above. Shit. Just what we needed. Uh-oh. There are wounded here just behind the wall. The hospital. Kirill, take your group to the tunnels. Alex, we must stay here and defend the hall. All right, our team, quickly go, go, get away. Go, go! Mam wziąć broń? Daj mi broń. Super. O, to jest medykament. Super. Pistolecik. 1, 2, 3, 4 lub 5, albo kółka myszy. Potwierdź, jeśli masz przy sobie nóż, korzystaj z niego, gdy skończy się amunicja. Dobra. Mamy, widzisz, apteczkę, widzicie, mieliśmy. No mam broń. They never come this far into this station. It's the hospital. They smell the blood. Co się dzieje? Boję się. O. Wow. Do ścian. Oczywiście muzyczka musiała być. Dobry jest. Nawet nie musiałem strzelać. O, dużo was. Dobra, nie żyję. A już nie mam amunicji. O, mam! Przeładować trzeba było. To są światła awaryjne. Wow! Firing. Nie umiem strzelać ewidentnie w tej grze. Wow! Dobra, nikt nie żyje. Ginie. Posiekam cię. Dobra, padł. Niech to. Tak, wszystko dobrze. Of course. He's a dead eye shot, this one. No tak, nie bardzo mi szło to strzelanie, ale uznajmy, że było dobrze. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the new Solaces run through the tunnels like rats. Dark ones are not simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws.
and I'll take more than a few of your homo novus. No, pewnie, nie ma się co poddawać. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. 10 soldiers trained in combat. Their bodies broken, their minds gone. The Dark Ones. They destroyed the outer guard post. O kurde. Czekajcie. Mogę zmienić teraz ten język? Dźwięk? Nie. Opcje gry? Nie. Szybko zmienię broń, sobie damy. No ja, dobra, muszę to w menu. Ale to w następnym odcinku zrobię. I ten sprint, ten slow motion. Ała. I te uderzenia, ja mam słabki. Takie basy mi poszły. Co tu się stało? Takie dziwne kamery tu. Ło. Gościu, co się stało? The devil knows what's happening out there, beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, Atium. If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me, and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller, so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. Nie zawiodę. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand? Jakiś nieśmiertelnik chyba dał. Rozdział pierwszy, początek wyprawy. Hunter nie wrócił. Nie było łatwo znaleźć wymówkę, by opuścić stację i wrócić do polis, ale przecież złożyłem obietnicę. Dowiedziałem się, że nazajutrz do Ryskiej wyrusza karawana. Karawana, której brakuje strażników. Zgłosiłem się na ochotnika. Ale to będzie już kolejny odcinku. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się podobał. Więc żegnam was, Mitrandir. I na razie.